Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Resident Evil. Co się działo w ostatnim odcinku? W ostatnim odcinku załatwiliśmy węża, naszego jednego z, powiedzmy, odwiecznych. No, odwiecznych to może nie, przesadziłem, ale jednego naszego bossa. Wielka, demoniczna kobra. Co teraz zamierzamy zrobić? Tak, w pokoju, z którym walczyliśmy, zrobiła się dziura. Co trzeba zrobić? Należy tam wejść. Należy tam po prostu wejść. I pewnie się dziwicie, czemu wziąłem pistolet. Pistolet wziąłem dlatego, że tam, co się będzie działo, tam na szczęście będziemy mieli do czynienia z zombie. Dlatego mogę sobie pozwolić na zużycie pistoletu. Mogę walczyć z kim popadnie. Z każdym zombiakiem. Czy chociażby psem. Dobra, kobra oczywiście dziwnym trafem zniknęła. Jest tam strasznie ciemno, nic nie widzę. I kto wchodzi? Perry! Have you found anything interesting? Yes, but I can't see very well. How about going down to check by yourself? I have a rope here. Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Wait. Barry nam spuścił linę. Hey, what's going on? Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope. Barry? Barry? No i poszedł szukać kolejnej. Nie zdara jeden. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj grób. Jest tutaj coś do wcięcia. No i otwiera nam się przejście. Jest drabina, która prowadzi w dół, czyli można powiedzieć do piwnic tej rezydencji. Muzyka już sama mówi, że tu będzie nieciekawie. Tu można sobie powalczyć z tymi zombiakami. Nie wiem tylko, czy tutaj jest jakiś. Jest tutaj jakiś. Co my tutaj mamy? Amunicję do shotguna. Świetnie. Tego teraz najbardziej potrzebujemy. Ponieważ moje zdrowie jest w takim trochę stanie niezbyt ciekawym. O, co ja robię? Tak. To było mądre. Dobra, czy my coś tu jeszcze mamy? Nie, to było tylko dwójka zombie. I mamy jakieś drzwi. Więcej zombie. Tu nie, czyli jest tylko ta dwójka, czyli zabijmy ich. Może, a mamy tu kwiatki. Chodźmy tu. Poczekajmy na nich. Raczej na niego, bo drugi postanowił dalej sobie jeść. I sobie nie przeszkadzać w ogóle. Nie wiem, jak to trafiło, ale to było dobre. Jeżeli to jest po prostu... ten nie żyje, okej. Biorę te kwiatki. Jeden mogę sobie zużyć.
Więc nie ma żadnego problemu z miejscem. Jakoś specjalnie mnie teraz nie boli to, że tak zużywam sobie amunicję do pistoletu. Okej, jestem z powrotem. Otworzyliśmy jakieś drzwi z drugiej strony. Zobaczmy, gdzie się teraz znajdziemy. Aha, jesteśmy w jakiejś... kuchni. Nic tutaj nie było używane od dawna. Myślałem, że zamknięta. Kim ty jesteś? Jezu, zwykły zombie. A ja myślałem, że to coś poważniejszego. Teraz nie wiem, czy żyjesz, czy nie żyjesz. Chciałem zobaczyć, czy tutaj coś się znajduje. Jakaś mikrofalówka? Nie, raczej nie. Nie wiem, co to jest. Jest kolejny zombie. Zamrażarka. Coś w tym rodzaju. Czy ty żyjesz? Ty żyjesz. Dajesz martwego. Wiesz, że to nieładnie? Dobra. Możemy zjechać sobie tutaj taką windą. Czyli jesteśmy teraz jeszcze niżej. O cholera, jasne. O, zombie. Ale twardy. Chyba żyje. Albo i nie. No, zmarnowałem pocisk. Sobie zapiszę grę. Jak tam? Amunicja 36. Szybko idzie. Bardzo szybko idzie amunicja. Dobra, mamy do kolejnego kwiatka. Żadnego klucza nie mamy do zużycia. To jest kolejny zombie. Czy on żyje? Kurde, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, jak żyje, to zaraz wstanie. Chyba nie żyje. Dobra, chodźmy tutaj. Takie drzwi wyglądają dosyć... ta muzyka się nie podoba. Mi, w zupełności. Wstawaj, nie udawaj. Dobra, jest martwy. Co my tutaj mamy? To jest jakaś biblioteka, czy tutaj coś... Jest, tutaj coś jest, ale co ciebie oleje? Oleje go zupełnie. O, mamy jakąś... jakieś biureczko, jakąś coś w tym rodzaju. Zobaczmy, co tu mamy. O, amunicja do magnum. Super. Nie wiem, gdzie ten zombie się podział, ale mamy tutaj jakąś książkę. Dobra. Mamy tu jakąś szafę, można to odsunąć? Można to odsunąć. Cholera jasna, nie w tą stronę. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten zombie. Dobra. Pójdę tutaj. Mamy dalszą część tej biblioteki. To mogę odsunąć albo coś? Nie. To jakoś tak dziwnie podejrzanie wyglądało. Coś chyba z chemii, mi się wydaje. Zapal. Aha, mamy
mamy tutaj światełko. Aha, dobra. Już wiem, o co chodzi. Musimy tego pana dopchać do tamtego światełka. I teraz nam się tutaj otworzyła taka biblioteczka. Co tam mamy? Jest jakieś biurko i starta książek. Płyta. Interesujące. Nie pamiętam, do czego była ta płyta. To jest najgorsze. Czego ona była? Kurde, nie mogę sobie przypomnieć. Tego zombiaka teraz tam olejemy. A to przesuniemy. Właśnie zrobiłem taki błąd i przesunąłem nie w tą stronę. Dobra, no. Trudno się mówi. Na szczęście było można to naprawić. Co tutaj mamy? Ja. Myślałem, że coś ciekawego. Nawet jeżeli miałbym miejsce, to bym tego nie wziął. O, ale to chętnie wezmę. Nie wiem, ile jeszcze tych zębów, co to jest. Co się tam dzieje? Co tam jest? To jest helikopter port. Lądowisko, właśnie. Lądowisko dla helikopterów. Okej. Czyli to już wszystko tutaj w tej bibliotece. Można stąd pójść i zbadać inne miejsce. Jakieś inne miejsce. Znaczy, co tutaj jeszcze nie mamy? A, tutaj nic nie mamy. No okej. Okay. Co mamy tutaj z tej strony? Tu mamy jakieś drzwi. Potrzebuję dwa miejsca. Jak je teraz zdobyć? Wiecie co? Nie będę marnował kwiatków. A po prostu... zapiszę grę. Żeby już nie męczyć właśnie tym powrotem... Pójdę do skrzyni, żeby nie męczyć tym powrotem. To po prostu zrobię teraz cięcie. A takie małe sprostowanie dla tych, co na przykład nie grali i się dziwią, ale jak ty teraz wrócić do skrzyni? Przecież spadłeś w dół i jak się teraz dostaniesz? No, to odpowiedź jest prosta, po prostu tam będzie przyszedł nasz kolega. Właśnie tutaj za tymi drzwiami. Mamy taki oto korytarzyk. Tu jest jakaś winda, ona niestety nie działa. Otwieramy tutaj drzwi z drugiej strony. I jesteśmy tutaj. Dobra, tak więc do zobaczenia w tym pomieszczeniu, gdzie była amunicja i coś tam jeszcze było, nie pamiętam co. Dobra, tak więc do zobaczenia. Okej, okay, jestem już z powrotem. Już zjeżdżam windą na dół. Niestety w drodze powrotnej zostałem dziobnięty dwa razy przez Huntera, a zapomniałem o kwiatku. Wziąłem się jak zawsze na drogę jeden w razie czego. Nie wiem teraz jaki jest mój stan zdrowia, bo nie sprawdzałem. Ale dwa razy dziobnięcie to... no, niestety żółty. Dobra, chodźmy tutaj. Mam nadzieję, że będą jakieś kwiatki w pobliżu. Przydałoby się i to bardzo. Dobra, mamy tutaj dwie amunicje wybuchowe.
do bazuki. Nie wiem teraz, czy w najbliższym czasie będzie nas czekać jakaś walka. O, mamy baterię i możemy ruszyć tą windę, która jest na dworze. To jest bardzo dobra wiadomość. Dobra, ale zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze. Jeszcze mamy jakieś drzwi. Już ostatnie tutaj. Jakie sprawdzenia zostały? Co my mamy tutaj? Mamy zombiaka. I mamy kwiatki. Zmarnowałem amunicję. W ogóle ręka mu odpadła. Trzy kwiatki. Jeszcze jakieś tam zombie słychać. Jakieś żerują. Dobra, jednego zaraz sobie zużyję. Tak swoją drogą, tych kwiatków mamy naprawdę całkiem sporo. Tutaj jest jeden. Cześć. Co lejecie? Mamy tu drzwi. Drzwi są zamknięte. Ale nic tu więcej nie mamy. Czyli nic nie jestem w stanie już tutaj zrobić. Dobra, mogę to olać, to miejsce. I tego zombiaka. No okej. Okay. Nie wiem, co to... Nie pamiętam, dokąd prowadziły te drzwi, czy w ogóle można je otworzyć. Nie mam pojęcia. Chyba tak. Już nawet pamiętam, gdzie tam... Gdzie znaleźliśmy drugie oko dla naszego tygrysa, to po prawej stronie tam były drzwi, to chyba właśnie są te. Tak mi się wydaje. No nic, teraz musimy pójść na dwór czy do skrzyni. Na dwór czy do skrzyni, o to jest pytanie. Nie, trzeba iść do skrzyni. Trzeba iść do skrzyni, ponieważ potrzebuję jednej rzeczy. Mianowicie tego pokrętła. Dzięki któremu obniżyłem poziom wody. Teraz niestety trzeba go znowu podwyższyć. Ale to wszystko w swoim czasie. Najpierw... chodźmy do skrzyni. To było bodajże w prawym skrzydle. Pistolet już mi się raczej nie przyda, będzie trzeba przejść znowu do shotguna. Zapiszę w ogóle grę. Pójdę górą. Dołem będzie trochę bardziej... Dołem też mogę pójść, ale tam jest niebezpieczniej. O wiele. Tutaj mamy do pokonania tylko jednego huntera. A na dole... Bodajże tam, gdzie wyskakiwały psy z okien, tam są teraz pająki. A w tym korytarzu, gdzie było można pójść do shotguna... Po shotguna... tam bodajże są dwa... Kurde, dwa huntery. Więc tak się sprawy mają. A tutaj tylko tego trzeba było ominąć. Jak tam mój stan zdrowia? Jest w porządku. O, właśnie na dół. Dobra, no to jesteśmy w skrzyni. W sejwie. Teraz tak. To jest nam zupełnie niepotrzebne.
Gdzie jest shotgun? Amunicja. Shotgun. To też nam nie potrzebne. Jeśli to jeszcze był... Ej, no gdzieś jeszcze powinna być amunicja. O, jest. To jest nam jak najbardziej potrzebne. Pokrętło. Ci było pokrętło. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Tak dokładnie, krank. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Pokrętło. Wajcha, nie. Wajcha to w ogóle nie. No kurczę, nie wiem, no. Dobra, zapis. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Taki lewarek? Nie, lewarek, Boże, co ja gadam. Dobra, idziemy tędy. Trzeba pójść na zewnątrz teraz. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś hunter? Właśnie tu się pojawił, ale go zabiliśmy. Dobra, nie ma. Na szczęście. Ale nie wiadomo, czy tu czasem nie ma. I na dworzu, czy nie będą? Jest. Chodź. Chodź. Dobra. Tak właśnie trzeba z nimi postępować. Zapis. Teraz się bardzo często przyda zapis. Właśnie ze względu na te huntery. No, tutaj na szczęście nie ma nikogo. Dobra, musimy teraz pójść na dół. Włożyć baterię. No tutaj jeszcze te węże będą skakać. Zlatywać raczej. No i co? Co, nie dorwaliście mnie? Dobra, teraz tutaj musimy włożyć baterię. Chyba tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Nie. Dobra. Wkładamy baterię. Jedziemy windą. Winda pięknie działa. A, tu jest w ogóle mapa. O, wezmę sobie. Jak tak wisi. Mapa ogrodu. To jest ogród. No dobra. Teraz idziemy znowu tam, gdzie były te węże. Zamykamy tutaj. Dobra, jest zamknięte. Widać, tutaj jest teraz pełno wody. Cofamy się do windy. Jedziemy teraz windą w dół. Tak, nagrywanie. Jedziemy teraz windą w dół. Dobra, i co to nam teraz tutaj dało? A mianowicie dało nam to, że możemy tutaj przejść, bo wcześniej nie dało rady, gdyż leciała tutaj tędy woda. Dobra,
Teraz można zapisać. Co my tutaj mamy? Jesteśmy ogólnie teraz w kanałach. Mamy tutaj drzwi. Co tutaj jest dalej? Mamy tutaj zapis. Czyli to jest jakaś forma save'u. Potrzebujemy tutaj kolejnego kranka. Ten się nie nada. Żeby przejść pod tamtych drzwi. No dobra. No to trzeba go znaleźć. Ale znajdziemy go w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.